Kto jest bliżej wyjściowej 11 na Euro? No generalnie zawsze Wojtek był tym zawodnikiem, na którego najbardziej liczymy. Myślę, że rywalizacja odbędzie się tutaj na zgrupowaniu. Z tego co wiem, Wojtek ma jakąś tam małą kontuzję, ale po przyjeździe zweryfikujemy to w towarzystwie służby medycznej. Ale myślę, że na dzień dzisiejszy no, trudno powiedzieć przed 3 tygodnie przed mistrzostwami, kto będzie pierwszym bramkarzem. Natomiast wiadomo, że jak wszyscy wiedzą, Wojtek jest kierowany na pierwszego bramkarza i myślę, że nic nie nastąpi takiego, co by mogło zakłócić jego stan zdrowia. No to myślę, że Wojtek jest tym numerem 1. Fabian nie odstaje od tej pierwszej dwójki. Byłem mile zaskoczony, widząc go dzisiaj wczoraj i dzisiaj na treningu. Jego formą, przygotowaniem fizycznym i w ogóle generalnie jego mentalnym podejściem do tej rywalizacji. I myślę, że wejdzie w rywalizację i będzie równie pełnowartościowym konkurentem dla tej dwójki.